kochani, i witam was w vlogmesie numer 1, hashtag numer 1. Więc jeśli chodzi o te vlogmesy, to pytaliście się mnie to, że czy będę je nagrywała, więc będę nagrywała niektóre vlogmesy, czyli po prostu codzienne vlogi. Nie zawsze to będzie miało coś świątecznego, ale ze względu na to, że ja też pracuję, czyli nie jestem codziennie w domu i nie codziennie mam czas nagrywać, przerabiać, to nie będą takie codzienne vlogmesy, naprawdę. I gdyby YouTube był moją jedyną pracą, to by nie dałabym na pewno radę, ale ze względu na to, że mam też inne rzeczy do roboty, to nie będę w stanie po prostu dodawać codziennie vlogmesów, ale wydaje mi się, że na przykład teraz w tygodniu, gdyby były takie właśnie vlogi codzienne, to wydało mi się, że to byłby już sukces, także wydaje mi się, że możemy się trzymać tego. Tak, więc ten vlog my zaczynam od super sprawy, a więc razem z Danielem Wellingtonem mamy dla was super promocję świąteczną, czyli od 3 grudnia to chyba jest ta pierwsza kampania, więc na zakup 2 rzeczy, jeśli zakupicie 2 rzeczy lub więcej, dostaniecie 20% zniżki na stronie Danielem Wellington, czyli możecie sobie wziąć jeden zegarek i bransoletkę, na przykład takie jak ja mam tutaj, lub po prostu zegarek i bransoletkę, 2 zegarki i bransoletkę. Nie wiem, co ma się przyda, wydaje mi się, że to są super prezenty na święta, ze względu na to, że naprawdę te zegarki są prześliczne. Ja dawałam już mojej mamie, dałam też mamie Filipa, dawałam Filipowi to jako prezent, dałam też mojej Monalisie i Osil raz w jednym roku. Wydaje mi się, że to jest super prezent, bo te zegarki są takie strasznie codzienne, są eleganckie, są naprawdę bardzo śliczne i dodają takiego super looku do waszych zwykłych outfitów, ale też są właśnie takie proste i nadają się na co dzień, nie tylko na wyjście, dlatego jestem mega z nich zadowolona. Moja mama też cały czas chodzi w jeden z nich, dlatego mam nadzieję, że wam się spodoba właśnie taka promocja na jej stronie. Więcej info podam wam też na dole w opisie, ale też pamiętajcie o użyciu mojego kodu rabatowego, który napiszę wam tutaj, żebyście po prostu mogli mieć jeszcze większą zniżkę na jej stronie. Więc co, jeśli nie dla was ten prezent, to może dla kogoś z waszych bliskich, na pewno się ucieszą takiego prezentu. A dzisiaj jakie mamy plany? W sumie nic ciekawego. Jest teraz Filip u mnie, dlatego będziemy za chwilę jechać do dentysty. Będziemy za chwilę jechać do dentysty, bo bardzo boli go ząb. Dlatego musimy to sprawdzić. Dlatego będziemy jechać do dentysty najpierw. Później wydaje mi się, że będę musiała wyjść z Eriskiem na spacerek. Jest mega chłodno dzisiaj się wydaje, jest mróz i jest trochę biało wszędzie, ale za chwilę wam też to pokażę i będziemy chyba troszeczkę przyzdawiać dom, bo jest troszeczkę smutno tutaj i nieświątecznie jeszcze, dlatego będziemy trochę przyzdawiać, może jeszcze nie choinkę, bo za wcześnie. Dajcie znać, kiedy wy ubieracie choinkę, bo ludzie naprawdę ubierają różnie. Niektórzy już ubierają 1 grudnia, niektórzy dopiero Wigilię, niektórzy dzień przed Wigilią, a my tak mniej więcej tak chyba w połowie grudnia tak mniej więcej, czyli dzień przed Wigilią może, coś w tym stylu. No ale będziemy trochę przyzdawać takie jakby inne rzeczy. I na trening też muszę dzisiaj iść. Dzisiaj mamy grupowy trening, taki cardio mieszany z siłowymi ćwiczeniami, dlatego dzisiaj nie będę wam mogła nagrywać, bo jest grupowy, więc są inni ludzie i nie chcę ich nagrywać i nie chcę, no wiadomo, nie będę chciała ich nagrywać, ale nagram wam, obiecam, kiedy będę sama raz na siłowni i to wam coś nagrywam. No i to w sumie jest plan na dzisiaj, także mam nadzieję, że uda mi się nagrać coś ciekawego. No, odezwę się na was, jak będziemy w drodze do dentysty. Cute. Stop this.
jest po treningu. W sprawie treningu wzięłam prysznic i jestem czyściutka, jeszcze sobie walałam maseczkę, bo moja skóra się zawuje niezbyt bardzo. Ale pewnie przez ten klimat teraz. No i mamy też wypoczynek. Mój weekend we wtorek, czyli będziemy robić sobie mimosę. Bo mi można, bo to mój weekend, okej? No, więc potrzebujemy szklanki. Kieliszka, dokładnie. Sok pomarańczowy i wino musujące. Ja teraz mam prosecco w sumie. Haha! Stupid boyfriend that I need him. Oh. I change color. Nie. Okay. Dobrze, nie zdałaś mi oko. Dobrze, że ty nie jesteś w dupę. Ucja. Ucja. Mocno. Ja mam zęby. Oj, oj, bidnie. Dobra. Alkoholik nie narzeka. Skanułem po dół. Oh shit, look at this, being orange and shit. So long. Look at this, huh? And wow. Shit. Oh Jesus. Fancy. Będzie wtedy apysa tam, no. Fancy kierbuspa. Obie. Cheers. Score. Hello there. Pokój już jest przyozdobiony, jest świątecznie i cozy and cute and shit, Filip. Więc jesteśmy gotowi, żeby tutaj siedzieć i oglądać film i pić moją mimosę i piwo dla Filipa. No, jest mega przytulnie, mega mi się podoba. Niby takie małe, tym zmiany światełka i w ogóle, ale jednak coś daje. Ja w ogóle mam też nową pościel, która ma reniferki na sobie, więc jest mega uroczo. No, jestem mega zadowolona. Więc tak możemy zakończyć. Trochę to ciemno. Tyle nie mi się tak no na ścianę, ale tak możemy zakończyć mój pierwszy vlogmas w tym tygodniu. Mam nadzieję, że jakoś się wyrobię z innymi, ponieważ bardzo dużo pracuję w grudniu. Ale mam nadzieję, że coś tam uda mi się nagrać. Tak, jeśli wiesz, jeśli masz sprawę, to klikajcie łapkę w górę, a ja widzę się z wami w następnym